prosto. I tam ona doprowadzi, tylko jak rudaki widać i poza rudaki droga idzie, to trzeba tak pojechać do rudaku wrócić. Martus Aleksander. Jest rudaki, sołtys. Jak dobrze pójdzie, to za 2 lata, to tu będzie Unia Europejska, to będzie granica Unii Europejskiej z Białorusią. I tutaj, za pana domem, ile to będzie metrów do granicy już tej? No jakich? Z 500 metrów. Z 500 metrów, tam rzeczka jest taka, no. I to ona będzie graniczna. I teraz tam granica idzie. No ale teraz to Polski z Białorusią, a później będzie już Unii. Ej, to samo, czy Polska z Białorusą, czy z Unii. A co tu się zmieni? A komu tu się zmienić, jak wszystkie po 80, po 70 lat? Nie, tu już nikt mieszkać nie będzie. I co, żadnego gospodarza już nie ma? A żadnego nie ma. Od dawna? Już parę lat. Ile tu osób mieszka? 18. Ja przepraszam, że to pytanie było do sołtysa. Nie, do sołtysa było pytanie. A może i nie ma 18? Doktor. Ja nic nie mam, panie. Ani nic. Dentysta. Tak. No i panowie co tutaj robią? Gospodarki nie ma w sumie co do roboty. Wszystkie na ręce, my nic nie mamy, my gołe i bosy. Gdyby nam ten, jak on się nazywa, Kwaśniewski zabrał nam renty, to my musieliby ten żwir żreć, bo my nie mieliby znikąd. Wszystko ręczyści. Póki ta solidarność nie powstała do Unii, nie zaczęli wchodzić, to i u nas w Krynkach i skup zboża był, i skup żywca był, i żywiec zawieziesz, i krowa, i jelowizna, i wszystko jesienią kartofle zawieziesz, znasz, a teraz nic. No. I butelki, filmuj teraz. Butelki skupowali, szmaty. Każde środki wtórne. Teraz my musimy zaśmiecać swoje własne środowisko, bo nikomu nic nie trzeba. No, a była komuna, to komuna wszystko było. I wełna była komu nie potrzebna. I szmaty komu nie były potrzebne. I butelki były komu nie potrzebne. Przyszli burżui. Nic im nie trzeba. To dla młodych, a tu młodych nigdzie nie ma rolników u nas. Nawet w sąsiednich wioskach? A nie ma. W Ozeranach małych jeden. A tak nie ma żadnego rolnika. Co u nas tam jest? Rolniki to jedna krowa trzyma i wszystko, i para świń. Tylko to, co, żeby dla siebie. A co pan o Unii wie? Jako sołtys? Coś pewnie tam. A co, tylko to wiem, że co w telewizorze podsłuchasz. A tu chyba kto przyjeżdża. Tu już jak ja 4 lata, to... Ani milicja, ani urzędnik, ani z gminy, ni skąd nikt nie przyjeżdża. Tylko to tu bezpiecznie tak. No. Lagierka pomniki stawić. Czemu nie stawiać? Скажи, тепер большинство społeczeństwa. Дай мне микрофон. За комуна и тягня. Я бы сад. Дай мне. Скажи, чому люди не размножаються у буржуазній системі?
Бо люди не хочут детей робить, бо яны не мают где жить. По-перше, ані праці нема, ані мешкання. Яны не хочуць рабіць дзяцей. У добрым сістэме буржуазійным вешаюцца, папаўняюць самабуйства, топяцца, вешаюць, абы тільки не бачыць. Та я з дьяволом родом з пекла, а не чорча ти дьявол. Радоспех, ага, ти його... Там то просто дорога до життя і сухо. Там слуп стоїть граничний. Над Джеко. Там він. Над Джеко там далі подесь то відать. З вьоски. І така унія.